jeszcze coś tam może się wydarzyć, być może Fogo-Unia Leszno, PGM Arma Rzeszów, ten mecz dojdzie do skutku. Ale wracamy do Tarnowa i wracamy do rewelacyjnie jadącego Maćka Janowskiego, który jedzie z kontuzjowaną ręką, co jest dosyć istotne. Tak, Maciek zaliczył niedawno upadek i z angielskiej to są pewnie te pozostałości. To też, plus jeszcze poprawił Wappensbergu. No. Taki jest właśnie Żużel. Natomiast tutaj wykazuje się dużą, silną wolą i taką determinacją. Cała drużyna w zasadzie, można powiedzieć, to jest taki moment, że Tarnów się budzi tutaj. No i dobrze, że wraca do pełnej gry. Tarnów się budzi, czy przebudzi się Zielona Góra, panowie? W razie również staramy się tutaj monitorować sytuację w Lesznie. Co prawda nie mamy łączności ani z nikim z Leszna, bo tam jest bardzo gorąco. Rozpoczęło się grzanie motocykli ani z panią prezes Martą Półtorak, ale za jakieś 7, może 6 minut, około 19:45 ma się jednak ten mecz zacząć. Sędzia i kierownicy drużyn, prezes Dworakowski dyskutują tam podobno. Leszczynianie przekonują, że tor nadaje się do jazdy. Dosypana będzie na drugim łuku nowa nawierzchnia. Co ciekawe, przed planowanym rozpoczęciem spotkania komisarz toru uznał tę nawierzchnię za całkowicie regulaminową. No i teraz sędzia Jerzy Najwer stwierdził, że o 19:45 te zawody mają jednak pojechać. No ale my przypomnijmy, jesteśmy ciągle w, proszę państwa, w Tarnowie. 11 odsłona zmagań przed nami. 42 sekundy jeszcze do wyścigu, w którym pojadą Patryk Hugard w kasku czerwonym. Jonas Davidson, nie, Krzysztof Jabłoński, rezerwa taktyczna za Jonasa Davidsona. Janusz Kodziej w kasku czerwonym, pole trzecie, i Piotr Protasiewicz w kasku żółtym z pola zewnętrznego. Zatem próbuje tutaj wszelkich manewrów, niczym tonący, który brzytwy się chwyta, Rafał Dobrucki. No i jak teraz Krzysztof Jabłoński poradzi sobie po raz kolejny jednak w parze z Piotrem Protasiewiczem. Świetny start Kołodzieja, który z dużą swobodą, z taką nogą leciutką wystawioną w bok, wjeżdża sobie tutaj jak na treningu w pierwszy wiraż. Jest przed rywalami, był przed Protasiewiczem i przed Hogartem. Teraz Protasiewicz już ściekle ściga Janusza Kołodzieja, czy jest w stanie tutaj na tyle się napędzić za głęboko. Wpuścił się tam w szczycie w ten pierwszy wiraż. No i stracił na tym, ale ciągle ta jego maszyna rozpędza się świetnie na długich tarnowskich prostych. Będzie do samej kreski nękał atakami. Taką będzie czuł presję na plecach. Janusz Kołodziej teraz spróbuje wejść w mało. Na trzecim miejscu Hogarth, na ostatnim Krzysztof Jabłoński. Zatem ta rezerwa taktyczna niewiele dała jak na razie. Jabłoński sporo traci do duńskiego rywala. Protasiewicz, czy jemu uda się tutaj, obejrzał się Kołodziej, co się teraz stanie na ostatnim wirażu. Nożyce nie pójdzie konsekwentnie po dłużej, ale przywozi to Janusz Kołodziej, kolejne 3 punkty, 2 i brawa za świetną walkę dla Piotra Protasiewicza. Jedno oczko, kask niebieski, zawodnik znani Patryk Hugard, a Krzysztof Jabłoński w kasku białym przyjechał na metę na miejscu ostatnim. Po raz kolejny 4-2, zatem 43-23 w tym spotkaniu, 20 punktów przewagi miejscowych. Zatem na tą chwilę bonus ma drużyna Marka Cieślaka. Będzie bardzo trudno odrobić straty drużyny Zielonej Góry, ale na pewno będą dalej walczyć, żeby ten bonus pojechał do Zielonej Góry, ale naprawdę bardzo trudno. A tu bieg, mówię, bardzo dobry start pary z Tarnowa, ale bardzo szybki motocykl Piotra Potasiewicza mija w drugim wejściu w łuk już Patryka Hogarda. No i przez 4 okrążenia bardzo blisko był Janusza Kołodzieja. Tak, pięknie walczył tutaj Protasiewicz w tym wyścigu.
No ale jednak obeznanie z torem i ten tutaj spoglądał w lewo, patrzył kto tutaj ewentualnie wskoczy mu pod lewy łokieć. Nie było tam jednak Hogarta, widać tak się umówili przed wyścigiem, takie być może Hogart dostał wytyczne, że ma starać się wyjechać z pierwszego wirażu po małej. Tutaj Protasiewicz jeszcze oglądał się na samej kresce, czy ktoś nie jest za nim, albo kto właśnie, czy nie jest to jego kolega Krzysztof Jabłoński. Tak jednak nie było. 20 punktów na korzyść Tarnowa.